Witajcie, Anna Chołuj z tej strony, z kanału Okiem Matki. W tym filmie, to będzie taki film dotyczący troszeczkę szkoły, znaczy właściwie szkoły, ale taki ogólny temat. Chciałabym mówić o nadmiarze i o minimalizmie. To jest taki apel troszeczkę. Słuchajcie, mówię jako nauczyciel i jako matka i właściwie to chyba do wszystkich, to znaczy jednocześnie do tych, którzy są w edukacji domowej, to szczególnie za chwilę powiem, i do tych, którzy są mają dzieci w normalnej szkole, ok? Ja jako nauczyciel, no jakby uczę języków obcych, jestem polonistką, ale nie uczę polskiego. W tej chwili właściwie jestem nadchowawczym, więc w ogóle nie uczę w szkole i nie wiem, czy do niej wrócę. Natomiast uczę prywatnie i tak, obserwuję coś takiego w szkole, w tym, co się dzieje, to, co pewnie wszyscy widzą, że jest strasznie dużo polityki. Non-stop zmieniają się książki, które de facto tak bardzo się nie zmieniają, ale zmieniają się fizycznie, w sensie są nowe wydawnictwa, nowe podstawy programowe co chwila i niby tak dużo się zmienia i musi być nowa książka i w kółko rodzice muszą kupować te nowe książki. I obserwuję też, że tych książek jest bardzo dużo, więc jeden aspekt jest taki, że to mi się nie podoba, to jest coś nie halo, to jest jakaś polityka, to jest coś takiego, że właściwie najwięcej zarabiają na tym chyba wydawnictwa, na tych całych zmianach. Nikt na tym dobrze nie wychodzi, ani dzieci, bo muszą coraz jakby dużo nosić tych książek, bo najczęściej jest tak, że one jednak nie mają gdzie ich zostawić, ani nie mogą zostawić w domu, bo i nauczyciele się nie zgadzają, ani nie mogą ich zostawić w szkole, bo giną, ok? Rodzice muszą to kupować, co chwila nowe. Natomiast de facto to tak, w ogóle uważam, że to wszystko jest polityka i ja to bym taki miała bardzo duży apel. Nie, to nie jest tak, że ja uważam, że to jakby się da zrobić, to nie o to chodzi. Tak sobie myślę, że jak jednak ludzie zaczną o tym myśleć, to może się zmieni świadomość, bo jednak ruchy to ja wierzę jakby głównie w oddolne ruchy. Robiłam film o tym, żeby się zbuntować przeciwko wyprawkom, żeby zbuntować się przeciwko jakimś komitetom, dużym pieniądzom, bo macie bezpłatną szkołę, a de facto musicie ciągle na różne rzeczy płacić, okay? I ciągle coś tam finansować i te dzieci ciągle muszą mieć jakieś wyprawki i nie wiadomo co. I ja bym była za tym, żeby się zbuntować, nie wchodzić w taką konsumpcjonistyczną machinę i po prostu nie kupować dzieciom tych wyprawek, bo powinny im na wiele lat wystarczyć te jedne rzeczy, które mają, a jednocześnie nie uczyć dzieci takiego konsumpcjonizmu, to po pierwsze. Nie wkręcać się w to. Natomiast teraz o tych książkach. Z książkami jest trudno, aczkolwiek tak sobie myślę, że jakby więcej rodziców będzie mówiło, że nie, ja się nie zgadzam, żeby moje dziecko na przykład co chwilę miało kupowane nowe książki. Jak rodzice, dużo rodziców zacznie to mówić, to może wtedy się coś zmieni, bo jak nie, to nie wiem, czy się zmieni. Na to trzeba narzekać, trzeba buntować się, trzeba mówić nauczycielom, rodzicom, że to jest chore, że to jest nienormalne, że co chwila zmieniają się programy, że co chwila zmieniają się książki, że co chwila trzeba kupować nowe. Okej. Powinno być tak, że żeby książki były wieloletnie, ale zobaczcie, teraz niby jest tak, że książki są bezpłatne, ale na przykład do języków trzeba kupić, tutaj jakieś dodatkowe ćwiczeniówkę trzeba kupić i de facto, czy to wszystko jest bezpłatne? No nie do końca jest bezpłatne, nie? No dobra. Najlepsze, co moglibyście zrobić, to zdecydować się na prywatne szkoły albo na edukację domową, bo wtedy jesteście całkowicie za to odpowiedzialni wy, nie ma wydawania bezsensownego pieniędzy, wybieracie książki takie, jakie chcecie, jest ich minimum, jeżeli w ogóle, znaczy ja jestem za książkami bardziej, uczenia dzieci korzystania z książek, ponieważ jeżeli będziemy korzystać tylko z multimediów i programów, to jednocześnie dziecko więcej siedzi przy komputerze, a to nie jest takie fajne, bo z książką może się położyć, książkę może z nią pójść do ogrodu i tak dalej, ok? Ale fakt, że jest minimum książek i można używać, znaczy używać używanych. Bo o co chodzi? Bo chodzi o to i to uważam, że to jest jakieś takie, to coś jest, coś tu jest na rzeczy, coś jednak jest na zasadzie indoktrynacji albo nie wiem czego, że jest zalew, jest nadmiar i zalew. Trochę wychodzi to z jakby antytezy minimalizmu, czyli konsumpcjonizm, ale z drugiej strony jest zalew. Jest coś takiego, że się mówi nowe książki, jak najwięcej książek, im więcej dzieci będą siedzieć nad lekcjami, tym lepiej. To główna prawda wszystko, bo tak naprawdę dobre wykształcenie to było takie, jak ja miałam w komunizmie, a jeszcze lepsze było chyba, jak mój ojciec się uczył, czyli tuż po wojnie, czyli wtedy, kiedy uczyli jeszcze nauczyciele sprzed wojny i kiedy była podstawowa, prosta rzecz. Jedna książka do czegoś i zeszyt. Okay? Czasem pewnie były jakieś ćwiczeniówki, ale to myślę, że zeszyt starczał. I dzieci miały minimum książek i zeszytów. Często te książki leżały w szkole i miało minimum przyborów szkolnych. Tak, żeby, bo to jest normalne. Wiadomo, że dzieci gubią, że niszczą i tak dalej, okej? Ale była też większa odpowiedzialność, bo się bardziej ceniło kasę, pieniądze, jakby w sensie rzeczy. I jeżeli dziecko zniszczyło coś tam, zwykle zresztą chyba nie miały tych książek, tylko jednak zeszyty nosiły, bo zjeżdżały na tych plecakach i tak dalej, nie? Tak jak to było. Plecaki też były solidniejsze, nie chińskie. W każdym razie było tego mniej, ale w głowie zostawało więcej. Jakoś tak to jest. Jak ja rozmawiam z moim ojcem, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, ok? Może to jest jakaś specyfika akurat niektórych ludzi, ale generalnie uważam, że było inne nastawienie, to było jeszcze trivium, moim zdaniem, czyli było jednak podawanie wiedzy w jakiś tam sposób i był czas na to, żeby dziecko logicznie przetworzyło i dopiero jak gdyby był jakiś efekt, produkcja czegoś tam, a nie, że jakby zakucie i zapomnienie, tak jak teraz. W każdym razie należałoby powrócić do dawnych czasów, bo ten nadmiar, który teraz jest, czyli nadmiar książek, do każdego przedmiotu po 3, 4, 5 książek plus zeszyt, to nie jest dobre. Bo nie dość, że są te zwykłe książki, rodzice kupują te zwykłe książki, które trzeba, to jeszcze kupują dodatkowo jakieś dodatkowe, bo wydawnictwa je produkują, czyli jakieś dodatkowe ćwiczenia, dodatkowe ćwiczenia i jakieś encyklopedie i tak dalej. Okej? Dobra, ja powiem, co my mamy, jak to jest w edukacji domowej. Oczywiście nigdzie się tych książek nie nosi. Aha, bo jest jeszcze inny aspekt, taki aspekt, że ten nadmiar to skutkuje tym, że dziecko ma w głowie chaos, bo ma tego wszystkiego za dużo. Takie małe dziecko, 3-latek, które już ma w tych książek bardzo dużo, to jest za dużo, okej? Tak więc mówiłam, że dzieci wtedy, kiedy mają nadmiar, właściwie dorośli uważam też, najzdrowszy jest minimalizm. Wtedy, kiedy jest mniej rzeczy, jesteśmy mniej rzeczy wokół nas, jesteśmy wtedy lepiej się w stanie skupić. Tak samo dzieci. Jak dzieci mają za dużo, zwłaszcza takie dopiero idące do szkoły, to nie są w stanie jakby ogarnąć tego, wiedzieć, czego mają pilnować, co mają w ogóle w tym plecaku, co mają spakować. To jest po prostu trudniejsze, za trudne, dlatego minimum tego wszystkiego. Teraz jest nadmiar. Nadmiar wiedzy, którą wtłacza im się do głowy, i nadmiar książek. Ja jestem w ogóle, powiem Wam, jak to jest w edukacji domowej. Oczywiście pewnie Wy nie jesteście w stanie wielu rzeczy zrealizować, ale buntujcie się naprawdę, żeby dzieci nie wszystkie książki musiały do szkoły nosić, a może żeby te książki leżały w szkole, zamknięte pod kluczem, żeby nie wszystko było używane, bo naprawdę nie wszystko jest potrzebne. Dobra, ja pokażę, co my mamy. Może to komuś jakoś coś powie. Aha, bo chodzi o to też, że podstawy programowe, one się niby zmieniają, ale one się aż tak bardzo nie zmieniają. Fakt, zmieniają się niektóre, na przykład do historii. Ostatnio zmieniła się radykalnie. W sensie ta, co w zeszłym roku weszła, podstawa programowa, to jest radykalnie różna, do 4. klasy mówię, okej, podstawówki, radykalnie różna od tego, jaka była poprzednia, bo po prostu teraz jest znowu o Polsce, a wcześniej było bardziej nie wiadomo o czym, jakieś takie, aczkolwiek i tak uważam, że w tej 4. klasie ten podręcznik nowy, tego jeszcze w ogóle mojemu dziecku nie kupiła i nie kupiłam, zastanawiam się, czy kupię. W każdym razie tam jest też za dużo wprowadzeń, takie rzeczy, które dzieci tak naprawdę wiedzą w tej epoce informatycznej, okej? Za dużo tego jest. jakiś studencki historia o datach, o chronologii. Dziecko, które się zabiera do muzeum, połowa dzieci będzie się nudzić na tym po prostu. Więc ja tak naprawdę to będę używać w czwartej klasie tej książki z moim dzieckiem. I to jest faktycznie wyłożona dobrze historia Polski w prosty sposób i tu nie ma nadmiaru, bo w normalnej książce teraz jest nadmiar, jest 1000 ćwiczeń, to jest dobra w starym stylu książka, dziecko jest w stanie się skupić, ok? W czwartej klasie można już coś takiego mieć. Ok, można też robić nowe, ale z historii to bym była za tym, żeby jednak główna to była na przykład tego typu książka, ale wtedy musielibyście używać starej, jak chcecie, żeby dziecko naprawdę nauczyło się historii. Albo używać takich książek dodatkowych, które wychodzą, w sensie tych takich właśnie encyklopedyczno, nie wiem, encyklopedia ilustrowana, historyczna dla dzieci, coś takiego. Bo dobry styl książki to jest stary styl książki. Kiedyś książki uczyły w stary, klasyczny sposób. Trivium. Najpierw masz jakąś wiedzę, potem jakieś jedno albo dwa pytania, nie ma nadmiaru, potem dyskusja i ewentualnie mówisz, co zrozumiałeś, ok? Na podstawie obrazka na przykład. Dobra. Tak to wygląda, że jest zwyczajnie strona tekstu. Pod spodem są dwa pytania albo trzy. Okay. Sprawdzamy rozumienie i potem jest obrazek. I to jest proste. Okay. Jedna lekcja, jeden tekst, tak? Ta pyk i pyk. Dziecko się przyzwyczaja do pewnego układu. Nie ma w tym chaosu, nie ma jakiejś kombinacji. Z tyłu są, jak ktoś chce więcej zdjęć, to co teraz jest przeładowane, to tutaj jest wyrzucone na koniec. I tak wygląda książka do historii. Jasno, konkretnie na temat. I wtedy jakby wszystkie tematy są ogarnięte. I jak się wchodzi w spis treści, to ten spis treści już mówi o tym, na czym polega historia Polski. To jest dopiero czwarta klasa, więc jest mnóstwo legend, ale legendy są ważne. Słuchajcie, tym bardziej, że legendy to jest prawda. Oczywiście to jest zakłamana historia Polski i tak dalej, wiadomo, ale tutaj są te legendy, których w aktualnych podręcznikach w ogóle nie macie. W każdym razie mamy tutaj 10 legend, a potem normalnie leci historia Polski. Mieszko, Bolesław, średniowiecze, odrodzenie, już o epokach się mówi, ok? Jagiellonowie i tak dalej, i jak gdyby do 68 strony normalnie jest cała historia Polski wyłożona chronologicznie i po kolei. Nie jakieś pierdu, ok? Dziecko po czwartej klasie już wie właściwie podstawy. Tak więc do historii my będziemy mieć tę książkę i no pewnie kupię ten zwykły podręcznik normalny, żeby zajrzeć, co tam ewentualnie jeszcze jest. No ale w edukacji domowej zdaje się tylko egzamin jeden z przedmiotu, jeden będzie z historii. Nie wiem, jak to będzie, bo to ta historia, której ja uczę swoje dziecko, jest trochę inna od tej uczonej w szkole. No ale to jest trochę inaczej, u nas jest trochę inaczej, można się pokłócić, ale uczcie wasze dzieci też asertywności i bronienia swoich poglądów. Na tym historia de facto polega, bo historia to jakby ta, która jest w szkole, czy w ogóle podana ta historia, to nie jest na źródłach, tylko to są też jakieś interpretacje historyków, więc właściwie historia powinna polegać na dyskusji. Do polskiego, najpierw przyroda. Przyroda to jest właściwie tylko to, ja mam tylko ten podręcznik i nie wiem, to nie są... Przepraszam, jakieś ćwiczenia, nie wiem, czy je kupię. I mamy do tego takie multimedia, znaczy jak taka płytka jest. Więc to jest to. Jedna książka. Nie wiem, czy kupię ćwiczenia, nawet jeżeli są. Nie wiem, po co. Matmę mam dwie. Takie, czyli stare. Ja mam same stare książki, zamierzam używać. I gdzieś ćwiczenia i zeszyt ćwiczeń. Czyli 3 książki do matmy, to i tak sporo. Do polskiego też, czyli 2 i zeszyt ćwiczeń. 2 i zeszyt ćwiczeń, no i lektury, tak? Być może mam też taką książkę do ćwiczenia z lektur. Ćwiczenia z lektur. Ale nie wziąłem jej teraz, no ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Do tego ja w ciągu roku używam jeszcze takiego zeszytu. Aha, bo oczywiście jak dziecko chodzi do szkoły, no to musi mieć zeszyt do każdego przedmiotu. My tego nie mamy w domu, nie ma takiej potrzeby zupełnie. bo to wszystko polega, czyli ja nie dyktuję żadnych notatek, tylko chodzi o to, żeby dziecko, jakby trzeba z nim rozmawiać. Natomiast ono ma zeszyt, taki zeszyt przy mnie i w tym zeszycie uczy się ładnie pisać, kaligrafii. I to polega na tym, że tak, w zeszłym roku robiłam tak, że brałam codziennie inną książkę, na przykład, nie wiem, Helen Doron miałam tutaj i mówiłam mu, żeby przepisał jakiś wierszyk. I teraz pewnie też tak będę robić, że wtedy, kiedy będzie dzień angielski, my tak mamy, to będzie pisał te, przepisywał stąd angielskie wiersze do tego zeszytu. Przepisywał też łacińskie, bo go wciągnęła łacina i przepisywał francuskie. Natomiast po polsku zamierzam zrobić tak już w 4. klasie, że będzie pisał z pamięci. Bo to będzie jednocześnie takie jego własne dyktando, ponieważ my się uczymy wierszy na pamięć. Na razie to są proste wiersze, nie wiem, Paweł i Gaweł na przykład, tak, Aleksander Fredro. I będzie chodziło o to, żeby z pamięci zapisał tyle, ile pamięta. Bo generalnie ten tekst zna, albo tyle, ile będzie chciał zapisać, tak, minimum tam kilka wersów codziennie, aż ten wiersz skończy z pamięci pisać. Potem ja to sprawdzam. Sprawdzam zgodność z oryginałem i ortografię i pisownię, tak? I potem kolejny wiersz i tak dalej. Więc to jest, myślę, że bardzo fajne, bo łączy jednocześnie ćwiczenie pamięci, naukę na pamięć, bo najpierw uczymy się razem tego wiersza na pamięć. Znaczy my się uczymy tak, że lecą multimedia gdzieś tam z internetu, te wiersze, to jest w internecie, nie wiem, raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu, gdzieś tam dzieci słuchają, a oprócz tego ja czytam. Nie codziennie może, ale co któryś tam dzień czytam i małemu, 3-latkowi i 10-latkowi te same wiersze, różne. I te prostsze Aleksander Fredro, ten wiersz, ale i zacznę czytać w tym roku też, nie wiem, na przykład Mickiewicza albo Krasickiego, to są trochę trudniejsze teksty, bo staropolskie. Znaczy XIX wiek niby, XVIII-XIX, no ale trudniejsze. Ok, więc używam tego również. No i oczywiście my się uczymy języków obcych, więc do języków, ale słuchajcie, to też bez paranoi. Do języków zazwyczaj są 2 książki. Aczkolwiek ja widziałam, że teraz niektórzy nauczyciele kupują, nie zgadzajcie się na to, znaczy to nie ma sensu, przynajmniej dziecko wszystkiego nie nosi. Widziałam, że jest na przykład tak, że są 1-2 książki, a oprócz tego jeszcze taki mały zeszycik i oprócz tego jeszcze zeszyt. Po co to? Po co to? Niech też, jakby dziecko też ma trochę samodzielności, w sensie, po pierwsze w ogóle, jak się ma tą książkę i tą książkę, to właściwie wystarczy tylko jeszcze dodatkowo zeszyt i to chyba nie dla wszystkich dzieci. Ale jeżeli już, no to powiedzmy, że jeszcze zeszyt ewentualnie. Zależy jeszcze jaka książka i jak są zrobione ćwiczenia. Przy dobrych ćwiczeniach to czasami zeszyt jest potrzebny właściwie tylko do pisania dłuższych tekstów. I wtedy on jest potrzebny, ok? Bo dzieci z angielskiego już powinny starsze umieć napisać list, e-mail i tak dalej swoją własną ręką. Aczkolwiek są takie ćwiczenia, gdzie po prostu jest na to miejsce. Z tyłu czasami, czy gdzieś są takie dłuższe miejsca, gdzie można taki e-mail i wszystko napisać. Więc de facto to czasami ten zeszyt nie jest potrzebny, a na pewno nie, żeby go codziennie nosić. Oczywiście my mamy jeszcze, my akurat idziemy podwójnym trybem. 2 razy w tygodniu angielski i używam też tej książki. Z francuskiego używam tej książki. Też tylko zeszyt jakby ćwiczenia i książka. Nie mamy zeszytu i nie będzie miał w 4. klasie jeszcze. I hiszpański to. I też nie będzie zeszytu. Co? Zeszyt uważam, że jest potrzebny głównie dla starszych dzieci. A dla małych dzieci to one się powinny jeszcze uczyć kaligrafii bardziej. Czyli powinny mieć taki jeden zeszyt, gdzie właśnie w domu będą pisać albo przepisywać wierszyki albo z pamięci pisać, a nie żeby duże notatki robiły nie wiadomo po co. To tyle. Brońcie swoje dzieci, naprawdę stawajcie po ich stronie, bądźcie po ich stronie zawsze, brońcie je przed nadmiarem, przed noszeniem nadmiaru książek do szkoły, przed kupowaniem nadmiaru książek. Jak będzie mniej, to będą mniej jakby musiały pilnować, będą mogły same się pakować, nic im dzieci musieli sprawdzać. No i w ogóle, to po prostu przeciw temu trzeba się buntować. Przed nauczycielem, przed dyrektorem, ministerstwami i w ogóle. jakby wszyscy rodzice zaczęli myśleć tak niezależnie, w ten sposób, że mają na to wpływ, bo de facto to rodzic decyduje o dziecku, to nie nauczyciel decyduje, co w szkole powinno być i tak dalej. Jak wszyscy zaczęli się buntować, to byłoby inaczej. I jeszcze inny mam apel, taki, że nadmiar to jest też nadmiar pracy dziecka. Nie ma czegoś takiego, że dziecko powinno mieć same 5 albo 6. Nie, broń Boże, nie róbcie tak, nigdy w życiu tak nie róbcie. To tylko źle wyjdzie, na złe wyjdzie waszemu dziecku. Dziecko ma jakieś mocne strony, znajdźcie te mocne strony. Zadaniem rodzica jest znaleźć te mocne strony. Nauczyciel zwykle ma jest to niewykonalne dla nauczyciela. Czasami są dobrzy nauczyciele, okej, ale takich na palcach jednej ręki policzyć chyba, którzy zwracają na to uwagę. Natomiast generalnie rodzic musi znaleźć dobre strony swojego dziecka i wzmacniać te dobre strony, a nie skupiać się na tym, czego dziecko nie umie przede wszystkim. Okay? Jak nie umie matmy, to tą matmę gdzieś tam musi podciągnąć, ale bez przesady, okay? Żeby doszedł do 2 albo 3. Natomiast niech ma 6 z kilku przedmiotów, które kocha. I tyle. Bez czerwonych pasków i bez szału na same 5. Naprawdę nic się nie stanie i nawet, ja wiem, że teraz jest taki, ale to jest, trzeba się zbuntować przeciwko temu, bo to jest szał, to jest indoktrynacja, to jest nadmiar, łącznie z tym, że teraz się mówi właśnie, że wszyscy muszą mieć same 5, jak najwięcej punktów, żeby dostać się do kolejnych szkół itd. Gówno prawda, to potem i tak wszystko nie wyjdzie tak jak trzeba, bo nawet te dzieci, co się dostaną gdzieś tam, to i tak będą miały trudności ze znalezieniem pracy, bo świat już nie wygląda tak, jak wyglądał, ale to inny temat. Dobra, wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia, subskrybujcie, polubiajcie, pozdrawiam, Joanna.